Boże, dlaczego tak brutalnie? Nie można było trochę delikatniej? Barbara, niech pani nie przeżywa. U nas w Dagestanie porwania dziewczyn dla ożynku to tradycja. Erik jest z wykształcenia ekonomistą, ale pracuje na budowie, bo w 3-milionowym Dagestanie na Kaukazie trudno o pracę. To najbiedniejsza republika w całej Rosji i najbardziej przywiązana do tradycji. Według oficjalnych danych Dagestańczycy porywają co roku ponad 100 kobiet, których rodzice nie godzą się na ślub. Nieoficjalnie kilka razy więcej. Uprowadzona zwykle nie ma wyboru, musi wyjść za mąż za porywacza, bo po tym żaden inny mężczyzna już jej nie poślubi. Tradycji nie zdołała wyplenić ani władza radziecka, ani islam. Kaukaz rządzi się swoimi prawami. Erik już trzeci raz organizuje porwanie dla kolegów i wyjątkowo zgodził się, by filmowała ta nasza ekipa. Było to niezwykłe przeżycie. Żeby nas nie zauważyła, trzeba tu podjechać. I od razu ją złapać. Tak, wrzucić do auta i jazda. Najwyżej może cię ugryźć, ale jakoś to przeżyjesz. Jest 7 rano. Wynajęte mieszkanie w miasteczku Izberbasz. Jego adres znają tylko uczestnicy porwania. Erik przedstawia szczegółowy plan akcji. Wszystko odbędzie się według odwiecznych procedur. Narzeczony zostanie w domu, w porwaniu wezmą udział tylko jego przyjaciele. Kurban, dlaczego zdecydowałeś się na porwanie dziewczyny? Po pierwsze dlatego, że, jak to powiedzieć, jesteśmy różnych narodowości. Bo w Dagestanie żyje 36 narodów i rodzice zawsze chcą wydać dzieci za swoich. A po drugie dlatego, że nasze rodziny mają różne poziomy życia. Kto jest bogatszy? Jej rodzina żyje dostatnio i nie chce mnie. Próbowaliśmy im tłumaczyć, rozmawialiśmy z jej braćmi, bo z dorosłymi nie mamy prawa dyskutować, tylko z rówieśnikami. Mówiliśmy im, chłopaki, zrozumcie, on chce się z nią pobrać i prędzej czy później do tego dojdzie. Nie dacie rady ochraniać jej bez przerwy, jak tylko nadarzy że się okazja, to i tak ją ukradniemy. A to chyba w Czeczeniu ktoś filmował komórką. Śmiechnie porwanie. Tyle huku narobili i nie złapali jej. Żeby u nas tak nie było. Nie, my mamy wszystko przygotowane. Samochód już zorganizowałem. I z glinami też załatwiłem. Przez wujka, żeby nas nie zaczepiali. Zebraliśmy około 100 tysięcy rubli, czyli 3,5 tysiąca dolarów. Aż 100 tysięcy rubli? Tak. Na co? Na łapówki? Nie, my łapówek nie dajemy. To na wszelki wypadek, jakby nas zatrzymał policjant, bo przecież nie wszystkich ich znamy. Czyli płacicie, żeby przymknęli oczy? No tak, to są pieniądze, które możemy rzucić, jak nas zatrzymają i powiedzieć. Panie władzo, jedziemy, ty nas nie widziałeś i my ciebie też nie. Ale patrz, najważniejsze, żeby doszła, jak tu do połowy samochodu. W Związku Radzieckim za takie porwanie groziło 2 lata. Kodeks karny zawierał specjalny artykuł, który mówił o przestępstwach wynikających z miejscowych obyczajów. Przepis usunięto w 1996 roku. Obecne prawo Rosji przewiduje co prawda karę za porwanie, ale jeśli dziewczyna nie złoży doniesienia, to chłopak unika odpowiedzialności. A w Dagestanie mało kto wnosi taką sprawę do sądu. Rozumiem, że dziewczyna nie jest ci przeciwna. Nie. A wie, co ją czeka? Domyśla się. Dobra, chyba wszystko mówiliśmy. Kogo trzeba uprzedziłem, Ahmed wie, co robić, telefony mamy, pieniądze mamy i samochody też mamy. Barbara jest co prawda wystraszona, ale to normalne, bo nigdy czegoś takiego nie widziała. Ty, kurban... Masz tylko czekać. Co ci mogę jeszcze powiedzieć? Wszystko będzie dobrze, brać. Jakby co, to dzwoń. O 8:00 na ulicach jest już spory ruch. Dziewczyna kurbana Zarina za kilkanaście minut powinna wyjść do pracy. Jest wizażystką w salonie kosmetycznym. Erik ma obserwować, czy nie zmieniła planów. Barbara, to nasz samochód. Jest skromny, żeby nie rzucał się w oczy. Erik będzie śledził dziewczynę aż do momentu porwania. Ma to nastąpić, kiedy Zarina wyjdzie z pracy. Ona mieszka tam dalej, w prywatnym domu. Powinna zaraz wyjść i przejść tu obok nas. Uwaga, właśnie wyszła. O tam. Dlatego proszę, nie wyglądajcie teraz. Nie widzi nas? Nie, przecież mamy przyciemnione szyby. W Dagestanie specjalnie się je przyciemnia, między innymi na takie okazje. Jeszcze raz proszę, bez zbędnych ruchów, żeby nie zaczęła czegoś podejrzewać. Jest ładna. Nie zwróciła na nas uwagi. My nieładnych nie kradniemy, tylko ładne. A co z nieładnymi? Dla nieładnych są nieładni chłopcy. Także każdy kogoś dla siebie znajdzie. Włączaj silnik. Tak, ruszaj.
Czy wy kradniecie tylko swoje dziewczyny, czy też zdarza się, że porywacie cudzoziemki? U nas nie ma pojęcia swoje albo nie swoje. Nasi dagestańscy chłopcy, którzy mieszkają w Rostowie czy w Moskwie, kradną też dużo rosyjskich dziewczyn. Jeśli Rosjanki spotykają się z naszymi chłopakami, to dobrze wiedzą, co może je spotkać. Dalej jedziemy, jeszcze kawałek. Po kilku minutach Zarina dochodzi do głównej ulicy. Dziewczyna ma 21 lat. W odróżnieniu od większości kobiet w Dagestanie nosi się po europejsku. Ale od tradycji nie uda jej się uciec. Teraz idzie łapać taksówkę. O kurczę, ale przeleciał jej przed nosem. Podchodzi bardzo blisko nas. Spokojnie, włączaj silnik, włączaj. I najważniejsze, trzymaj odległość. A jeśli taksówkarz jej nie weźmie? Ruszaj powoli, weźmie ją. Weszła. U nas taksówkarze nie grymaszą. Najważniejsze, trzymaj odległość. Niech pani tak nie przeżywa, to tylko z boku wygląda strasznie. Potem tej parze będzie słodko jak w miodzie. Z prawej stoi policja. Już mówiłem, wszystko mamy z nimi uzgodnione. Uwaga, wychodzi, zaraz przejdzie przez ulicę. Zjedź bardziej na prawo i zatrzymaj się. Tuż przed dziewiątą Zarina dociera na miejsce. Od tej chwili Erik i jego koledzy będą w pełnej gotowości, chociaż dziewczyna wyjedzie z pracy dopiero po południu. Kilka ulic dalej jest meczet. Islamscy duchowni od dawna próbują walczyć ze zwyczajem porywania kobiet. Bezskutecznie. Mułła Arsłan Nalijew jest zastępcą mufty Dagestanu. Jak islam odnosi się do tradycji porywania dziewcząt? To grzech, bo to działanie wbrew woli rodziców. Dla otoczenia i dla bliskich porwanej to poniżające. Hańba. Tak. Hańba, że nie upilnowali córki. I to hańba nie tylko dla ojca, ale i dla rodzeństwa. Bracia porwanej muszą chodzić przed ludźmi ze spuszczonymi głowami. A co robi duchowieństwo, żeby wyplenić tę tradycję? Apelujemy do mułów, żeby nie udzielali ślubów takim parom. Wezwania islamskich duchownych nie na wiele się zdają. W dagestańskich wioskach prawie nie ma rodziny bez porwań, jak tu, w miejscowości Akushi. Pani Marina została uprowadzona i zmuszona do małżeństwa w latach 50. ubiegłego wieku, czyli w czasach radzieckich. Miała wtedy zaledwie 16 lat. To było, jak się uczyłam w 8 klasie. Mój narzeczony pełnił wówczas służbę w wojskach pogranicznych jako naczelnik posterunku. A moi rodzice chcieli mnie wydać za innego. Jak narzeczony dowiedział się o tym, to przyjechał z granicy tureckiej i zabrał mnie tam. Płakała pani? Płakałam. Ale co z tego? Mojego płaczu i tak nikt nie słyszał. A kiedy rodzice dowiedzieli się, że panią porwano? Dopiero po 2 dniach. W czasach radzieckich porwanie do ślubu było karane. Gdzie tam karane? Żadnej kary za to nie widziałam. Teraz też kradną. Dosłownie przedwczoraj bratanek mówił, że jego koledzy ukradli dziewczynę. Pani córkę też ukradli? Tak. Jak to było? Żeby nie krzyczała, zatkali jej usta i wywieźli ją. Najpierw do Machaczkały, a potem do Stawropola. Szukaliśmy jej 15 dni. Przez cały czas płakałam, bo bardzo nie chciałam wydawać córki za niego. To był najbardziej nielubiany przeze mnie naród. Czyli chłopak był z innego rodu. Tak, ale przyszło mi go polubić. A teraz jak im się układa? Teraz bardzo dobrze żyją. Islamscy duchowni mówią, że to jest grzech. To znaczy co? Porwanie dziewczyny? Nie. U nas to nie jest uważane za grzech. Chłopaki, ruszać się. Tablice rejestracyjne zdejmujemy z przodu i z tyłu. Obowiązkowo, tym bardziej, że dzisiaj dużo ludzi się kręci, pełno gliniarzy na mieście. O 15 Erik i Ahmed szykują się do kulminacyjnego momentu akcji. Za pół godziny Zarina powinna wracać przez park do domu. Ahmed Ua stoi na straży. Jak tylko zobaczy, że wychodzi z pracy, to od razu zadzwoni.
Żeby nie było tak, jak wtedy, kiedy ukradli nie to, co trzeba, bo znowu będzie kłopot. Co to za historia? No, był taki przypadek. Pewien chłopak poprosił naszych przyjaciół, by porwali dla niego dziewczynę, ale pomyłkowo ukradli inną, bo jej nie znali. Po prostu ktoś im źle wytłumaczył. Ktoś powiedział im, że z danego miejsca wyjdzie dziewczyna z takimi, a takimi włosami. I co, chłopak ożenił się z porwaną? A co miał? Jak ukradli, to już koniec. Szczęście chociaż, że nie była zamężna. Bo tak mieliby jeszcze problemy z mężem. Jakby cudzą żonę porwali, to by dopiero było. A jakieś zabawne historie zdarzały się? Pamiętasz z dziadkiem? No pewnie. Było dwóch synów, którzy mieli ojca wdowca i którzy nie mogli się nim zajmować. I kiedyś stary zażartował sobie, że jest taka wesoła i fajna babka, co by mu się przydała w gospodarstwie. Nie minęły dwa dni, stary w szoku. Bo babcia siedzi w domu, a synowie mówią: ojciec, chciałeś? No to ją ukradliśmy dla ciebie. Czasami porwanie prowadzi jednak do tragedii. Czytałam, że kiedyś skończyło się 11 trupami. Zdarza się. Krewni porwanej zemścili się na rodzinie chłopaka. Niestety są takie przypadki. Rozmowę przerywa telefon. Erik dostaje informację, że Zarina wyszła z pracy. Punktualnie o 15:30 dziewczyna pojawia się w parku. Teraz stoimy i czekamy. Dziewczyna niczego nie podejrzewa. Kurban, który zlecił jej porwanie, nie jest jej obcy, ale Zarina wbrew woli ojca nie odważy się na ślub. Jeśli porwanie się uda, jej rodzice będą musieli się zgodzić, żeby zachować honor. Kiedy podjeżdża samochód, Erik wstrzymuje oddech. Samochód zawiezie teraz dziewczynę do domu krewnych Kurbana. Zostanie tam do czasu, aż zakończą się negocjacje między rodzinami. Moment porwania widziało co najmniej kilka osób i nikt nie zareagował. Tuż przy ulicy siedzą dwie Rosjanki. Nie mogły nie widzieć akcji, ale robią zdziwione miny. Z tradycjami miejscowych nikt nie wygrał. Nie widziały panie, jak porwano dziewczynę? Nie. Nie zwróciłyśmy uwagi. Nawet nie zwróciły pani uwagi. Matka Zariny dowiedziała się o porwaniu chwilę po tym, jak dziewczynę zawieziono do kryjówki. Lada moment ma tu przyjechać delegacja rodziny chłopaka. Jego krewni muszą prosić o pojednanie. Łatwo nie będzie. Zwłaszcza, że Kurban jest biedniejszy od wybranki. Chłopak pracuje w zakładzie stolarskim. Wiem, że młodzi się kochają. Możemy o tym porozmawiać chwilkę? Zaraz przyjdzie mąż i syn i to oni podejmą decyzję. Ja nic nie mogę pani powiedzieć. A jeśli mąż zgodzi się na to małżeństwo, zobaczymy. Czy w pani rodzinie porwano już kogoś? Moją starszą córkę porwano. Też? Tak. I jakoś przeżyła to pani. To prawda. Zgodnie żyją? Tak, już 8 lat są razem. Widzi pani, teraz pewnie też się dobrze skończy. Nie wiem, wcale tak nie musi być. A pani jak wyszła za mąż? Mnie rodzice wyswatali. Miałam 16 lat i 5 miesięcy. Zgodnie z naszym zwyczajem, narzeczonego nawet nie znałam. Bo u nas tylko chłopak może zobaczyć przed ślubem przyszłą żonę, a dziewczyna jego nie. Ja mieszkałam w mieście, on na wsi. I tam mnie zabrali. Pierwszy raz zobaczyłam go dopiero na weselu. No proszę, to co jest lepsze? Jak młodzi pobierają się z miłości, czy jak rodzice decydują za nich? Jak to powiedzieć? Ja chciałam oddać córkę do bogatszej rodziny, żeby miała ostatnie życie. Domyślała się pani, że ją ukradną? Domyślałam się, bo on do nas przychodził, ale myśmy się nie godzili. I w końcu ukradli ją. Ja jej mówiłam, nie chodź sama po ulicy, nie chodź. A ona nie posłuchała i proszę, czym się skończyło. Nie mogę dłużej z panią rozmawiać, bo mam co robić. Przepraszam bardzo. O 17:00 Erik i Ahmed docierają do Kurbana. Chłopak przez cały czas czeka w wynajętym mieszkaniu. Jest bardzo przejęty. Gratulacje, robota zrobiona od serca. Jak było? Wszystko w porządku. Mieliśmy niewielkie problemy, ale daliśmy radę. A co ty tak okna zasłoniłeś? Na wszelki wypadek. Siadajcie. Dawaj szklaneczki. Zadzwoniliście do jej matki?
Tak, Ahmed zadzwonił, poinformował twoich rodziców i powiedział im, żeby jechali już do jej domu i zaczęli rozmowy. A ona co z nią? Ahmed oczywiście trochę ją poturbował, ale zniosła to. Do wesela się zagoi? Tak, teraz najważniejsze, żeby rodzice się porozumieli. Wypijmy. Za ciebie, kurban. Dziękuję wam, chłopaki. To jeszcze nie koniec, nie za wcześnie? Dlatego wypijmy za powodzenie. Będzie dobrze. Tak, najważniejsze, że udało się porwanie. Twoje zdrowie, kurban. Opowiadaj, Ahmed, jak było, bo ty jako jedyny widziałeś to z bliska. No to była błyskawiczna akcja. W pewnym momencie dostałem wątrobę. Ostra jest, co? Wszyscy jesteśmy ludźmi z temperamentem, ale dobrze będzie. Bardzo się przestraszyła? Gdybym ja był dziewczyną, też bym się przestraszył. Oczywiście, że tak. Koran zabrania porywania kobiet, prawda? Głęboko wierzący muzułmanie mówią, że są temu przeciwni. No tak. Nie boicie się, że radykalni islamiści, na przykład bojownicy, którzy siedzą niedaleko stąd, w lesie, i walczą o panowanie prawa szariatu, mogą was ukarać? Czego się tu bać? Koran mówi też, że grzech popełniają rodzice, jeśli stoją na przeszkodzie dwóm kochającym się sercom. Ktoś dzwoni. To chyba ktoś z naszych. Odbierz. Nie, to wiadomość przyszła. Jaka? Co napisali? To nie oni, to stan konta. A ja już myślałem, że to w sprawie rozmów. Ja też. Sam się wystraszyłem, że coś nie tak. Teraz mamy co najmniej 2-3 godziny czekania na werdykt rodziców i w tym czasie może pani spokojnie porozmawiać z ludźmi, żeby przekonać się, że to jest u nas bardzo popularny zwyczaj. A wy będziecie tutaj czekać? Tak, aż do rozstrzygnięcia sprawy. Miejscowość Mehe to typowa górska wioska Dagestanu. Najstarsze mieszkanki twierdzą, że nie ma tu miesiąca, by nie porwano jakiejś dziewczyny. Zdarza się to nawet w czasie świętego dla muzułmanów miesiąca Ramadan. Chociaż w wiosce wszyscy wyznają islam, jak 70-letnia Fatima i jej sąsiadki. Mnie ukradli wieczorem, kiedy nie było ludzi na dworze. Samochodem panią porwali? Nie, wtedy jeszcze było mało samochodów. To jak to zrobili? Po prostu wzięli mnie na ręce i zabrali. A teraz to bywa tak, że umawiają się przez telefon na porwanie. Jak to umawiają się? No, rozmawiają przez telefon i ustalają co i jak. Młodzi? Tak. I chłopak uprzedza dziewczynę, że ją porwie? No pewnie. A kiedyś, jak zobaczyli dziewczynę i chłopaka razem na ulicy, to był skandal. Na widok pary przed ślubem wszyscy się za głowy łapali. Ojej, co to było? Dawniej to nawet do sądu podawali za porwanie i chłopaki szli siedzieć. Były tu takie przypadki? Były. I brat cioteczny siedział 2 lata za porwanie, tak? A z jakich powodów najczęściej rodzice nie zgadzają się wydać córkę za kogoś? Z różnych, że chłopak z innego rodu, albo że pije. Muzułmanie piją? A jakże, piją. U nas muzułmanie piją i to jeszcze jak. Córka pani Fatimat też była porwana i to w biały dzień na oczach swoich siostrzeńców. Ona to widziała i on i jeszcze 2 kuzynki. Opowiadaj, jak to było. Podszedł do cioci bez koszulki, żeby nie miała za co go szarpać. Potem jak się poznaliśmy, to nam powiedział. Pociągnął ją o tak i wrzucił do samochodu. A ty ile masz lat? 14. Powiedz szczerze, nie czujesz strachu? Nie boisz się, że ktoś cię może ukraść? Nie, bo ja mieszkam w Moskwie, a tam nikt mnie nie ukradnie. Tak, w Moskwie to co innego, ale jak przyjedziesz na wakacje, tu na wieś. Jak dorosnę, to mama na pewno mnie tutaj nie puści. A ja jak dorosnę, to też ukradnę dziewczynę. Na szczęście porwania kończą się zwykle weselem. Jak wtedy tańczą? Szkoda, że pani nie trafiła na wesele. Też żałuję, może pani chociaż pokazać, jak u was tańczą? Teraz nie bardzo. Proszę. No dobrze. E,
Raisa jest drugą córką pani Fatimat. Dziewczyna tańczy z bratem. Mężczyzna nigdy nie rozstaje się z pistoletem. Dagestan to jedna z najbardziej niestabilnych republik rosyjskiego Kaukazu. O 2 w nocy Erik dzwoni, żeby podjechać na obrzeża miasta. Pod wskazanym adresem mieści się duży, prywatny dom. Dobry wieczór, chłopaki. Dobry wieczór. Co się stało? Mam dobrą wiadomość. Nasi rodzice porozumieli się i pogodzili. Teraz są w tym domu za nami. To dom muł, który zaraz udzieli ślubu. Jak to dom muły? Nie rozumiem. W nocy postawiliście na nogi mułę? Tak. Dlaczego? Nie można było poczekać do rana? Skoro rodzice doszli do porozumienia, to trzeba szybko to stamentować, zanim się rozmyślą. Idziesz tam, kurwa? Nie. Jemu nie wolno. Jak to nie? Ślub wezmą w ich imieniu rodzice. Mnie młodemu byłoby niezręcznie siedzieć po tym wszystkim obok ojca dziewczyny. A gdzie jest dziewczyna? W domu. Już się z nią widziałem. Wszystko u niej w porządku. Wyjaśniłem jej sytuację. I co, wybaczyła ci? No, można powiedzieć, że tak. Bo złożył jej 1000 obietnic. A czy możemy sfilmować ten obrzęd? Tak. Tylko jedna prośba, żeby za blisko nie podchodzić z kamerą, bo atmosfera wciąż jest jeszcze gorąca. A mogę porozmawiać z rodzicami? Do rodziców proszę nie podchodzić. Obecność ekipy telewizyjnej w zaocznym ślubie to coś wyjątkowego. Rodzice młodych proszą, by nie pokazywać ich twarzy. Ceremonia odbywa się w języku arabskim. Bierze w niej udział tylko 5 osób. Najpierw mułła splata ręce ojców, potem czyta wersety z Koranu. Taki ślub nie ma w Rosji mocy prawnej, dlatego większość par rejestruje się później w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ceremonia trwa zaledwie kilkanaście minut. Bardzo krótki ten ślub. Szczerze mówiąc, myślałam, że to wygląda bardziej uroczyście, a to była chwila. U nas ceremonia jest skromna i krótka. Taka tradycja. Uroczyście to będzie za jakiś tydzień, kiedy wyznaczona już zostanie data wesela i kiedy zjadą wszyscy ich krewni. A to spadło jak śnieg na głowę. Gdzie będziesz żyć ze swoją rodziną? Tutaj czy wyjedziesz z Dagestanu? Szczerze mówiąc, chciałbym stąd wyjechać. Patrzcie, wychodzą. Tak, wychodzą. Właśnie pożegnali się z mułą. Nie możesz do nich podejść? Nie. Nie chciałbym wpaść pod gorącą rękę teścia. Ale przecież już się pogodzili. Tak, ale mają jeszcze co wyjaśniać. A wracając do pytania, to chciałbym wyjechać z Dagestanu do centralnej Rosji. A jednak? Tak, bo chociaż tu jest mój dom rodzinny, to tam jest dużo więcej perspektyw. Jak sądzicie, jak długo utrzyma się jeszcze tradycja porywania panien młodych? Ja myślę, że bez względu na wszystko utrzyma się tak długo, jak długo będzie istniał Dagestan. Tak, dopóki nie umrze ostatni Dagestańczyk, bo to jest część naszego życia. A chciałbyś, żeby ktoś porwał twoją córkę? Nie, szczerze mówiąc, przed chwilą wstydziłem się nawet podejść do teścia i spojrzeć mu w oczy. Nie, nie chciałbym, żeby porwali mi córkę. I Ahmed docierają do kurbana. Chłopak przez cały czas czeka w wynajętym mieszkaniu. Jest bardzo przejęty. Gratulacje, robota zrobiona od serca. Jak było? Wszystko w porządku. Mieliśmy niewielkie problemy, ale daliśmy radę. A co ty tak okna zasłoniłeś? Na wszelki wypadek. Siadajcie. Dawaj szklaneczki. Zadzwoniliście do jej matki?
Tak, Ahmed zadzwonił, poinformował twoich rodziców i powiedział im, żeby jechali już do jej domu i zaczęli rozmowy. A ona co z nią? Ahmed oczywiście trochę ją poturbował, ale zniosła to. Do wesela się zagoi? Tak, teraz najważniejsze, żeby rodzice się porozumieli. Wypijmy. Za ciebie, kurban. Dziękuję wam, chłopaki. To jeszcze nie koniec, nie za wcześnie? Dlatego wypijmy za powodzenie. Będzie dobrze. Tak, najważniejsze, że udało się porwanie. Twoje zdrowie, kurban. Opowiadaj, Ahmed, jak było, bo ty jako jedyny widziałeś to z bliska. No to była błyskawiczna akcja. W pewnym momencie dostałem wątrobę. Ostra jest, co? Wszyscy jesteśmy ludźmi z temperamentem, ale dobrze będzie. Bardzo się przestraszyła? Gdybym ja był dziewczyną, też bym się przestraszył. Oczywiście, że tak. Koran zabrania porywania kobiet, prawda? Głęboko wierzący muzułmanie mówią, że są temu przeciwni. No tak. Nie boicie się, że radykalni islamiści, na przykład bojownicy, którzy siedzą niedaleko stąd, w lesie, i walczą o panowanie prawa szariatu, mogą was ukarać? Czego się tu bać? Koran mówi też, że grzech popełniają rodzice, jeśli stoją na przeszkodzie dwóm kochającym się sercom. Ktoś dzwoni. To chyba ktoś z naszych. Odbierz. Nie, to wiadomość przyszła. Jaka? Co napisali? To nie oni, to stan konta. A ja już myślałem, że to w sprawie rozmów. Ja też. Sam się wystraszyłem, że coś nie tak. Teraz mamy co najmniej 2-3 godziny czekania na werdykt rodziców i w tym czasie może pani spokojnie porozmawiać z ludźmi, żeby przekonać się, że to jest u nas bardzo popularny zwyczaj. A wy będziecie tutaj czekać? Tak, aż do rozstrzygnięcia sprawy. Miejscowość Mehe to typowa górska wioska Dagestanu. Najstarsze mieszkanki twierdzą, że nie ma tu miesiąca, by nie porwano jakiejś dziewczyny. Zdarza się to nawet w czasie świętego dla muzułmanów miesiąca Ramadan. Chociaż w wiosce wszyscy wyznają islam, jak 70-letnia Fatimat i jej sąsiadki. Mnie ukradli wieczorem, kiedy nie było ludzi na dworze. Samochodem panią porwali? Nie, wtedy jeszcze było mało samochodów. To jak to zrobili? Po prostu wzięli mnie na ręce i zabrali. A teraz to bywa... Moment porwania widziało co najmniej kilka osób i nikt nie zareagował. Tuż przy ulicy siedzą dwie Rosjanki. Nie mogły nie widzieć akcji, ale robią zdziwione miny. Z tradycjami miejscowych nikt nie wygrał. Nie widziały panie, jak porwano dziewczynę? Nie. Nie zwróciłyśmy uwagi. Nawet nie zwróciły pani uwagi. Matka Zariny dowiedziała się o porwaniu chwilę po tym, jak dziewczynę zawieziono do kryjówki. Lada moment ma tu przyjechać delegacja rodziny chłopaka. Jego krewni muszą prosić o pojednanie. Łatwo nie będzie. Zwłaszcza, że kurban jest biedniejszy od wybranki. Chłopak pracuje w zakładzie stolarskim. Wiem, że młodzi się kochają. Możemy o tym porozmawiać chwilkę? Zaraz przyjdzie mąż i syn i to oni podejmą decyzję. Ja nic nie mogę pani powiedzieć. A jeśli mąż zgodzi się na to małżeństwo, zobaczymy. Czy w pani rodzinie porwano już kogoś? Moją starszą córkę porwano. Też? Tak. I jakoś przeżyła to pani. To prawda. Zgodnie żyją? Tak, już 8 lat są razem. Widzi pani, teraz pewnie też się dobrze skończy. Nie wiem, wcale tak nie musi być. A pani jak wyszła za mąż? Mnie rodzice wyswatali. Miałam 16 lat i 5 miesięcy. Zgodnie z naszym zwyczajem, narzeczonego nawet nie znałam. Bo u nas tylko chłopak może zobaczyć przed ślubem przyszłą żonę, a dziewczyna jego nie. Ja mieszkałam w mieście, on na wsi. I tam mnie zabrali. Pierwszy raz zobaczyłam go dopiero na weselu. No proszę, to co jest lepsze? Jak młodzi pobierają się z miłości, czy jak rodzice decydują za nich? Jak to powiedzieć? Ja chciałam oddać córkę do bogatszej rodziny, żeby miała dostępność. Ostatnie życie. Domyślała się pani, że ją ukradną? Domyślałam się, bo on do nas przychodził, ale myśmy się nie godzili. I w końcu ukradli ją. Ja jej mówiłam, nie chodź sama po ulicy, nie chodź. A ona nie posłuchała i proszę, czym się skończyło. Nie mogę dłużej z panią rozmawiać, bo mam co robić. Przepraszam bardzo. Thank you.
O 17 Erik i Ahmed docierają do Kurbana. Chłopak przez cały czas czeka w wynajętym mieszkaniu. Jest bardzo przejęty. Gratulacje, robota zrobiona od serca. Jak było? Wszystko w porządku, mieliśmy niewielkie problemy, ale daliśmy radę. A co ty tak okna zasłoniłeś? Na wszelki wypadek, siadajcie. Dawaj szklaneczki. Zadzwoniliście do jej matki? Tak, Ahmed zadzwonił, poinformował twoich rodziców i powiedział im, żeby jechali już do jej domu i zaczęli rozmowy. A ona co z nią? Ahmed oczywiście trochę ją poturbował, ale zniosła to. Podszedł do cioci bez koszulki, żeby nie miała za co go szarpać. Potem jak się poznaliśmy, to nam powiedział. Pociągnął ją o tak i wrzucił do samochodu. A ty ile masz lat? 14. Powiedz szczerze, nie czujesz strachu? Nie boisz się, że ktoś cię może ukraść? Nie, bo ja mieszkam w Moskwie, a tam nikt mnie nie ukradnie. Tak, w Moskwie to co innego, ale jak przyjedziesz na wakacje, tu na wieś. Jak dorosnę, to mama na pewno mnie tutaj nie puści. A ja jak dorosnę, to też ukradnę dziewczynę. Na szczęście porwania kończą się zwykle weselem. Jak wtedy tańczą. Szkoda, że pani nie trafiła na wesele. Też żałuję, może pani chociaż pokazać, jak u was tańczą? Teraz nie bardzo. Proszę. No dobrze. Raisa jest drugą córką pani Fatimat. Dziewczyna tańczy z bratem. Mężczyzna nigdy nie rozstaje się z pistoletem. Dagestan to jedna z najbardziej niestabilnych republik rosyjskiego Kaukazu. O 2 w nocy Erik dzwoni, żeby podjechać na obrzeża miasta. Pod wskazanym adresem mieści się duży, prywatny dom. Dobry wieczór, chłopaki. Dobry wieczór. Co się stało? Mam dobrą wiadomość. Nasi rodzice porozumieli się i pogodzili. Teraz są w tym domu za nami. To dom muły, który zaraz udzieli ślubu. Jak to dom muły? Nie rozumiem. W nocy postawiliście na nogi mułę? Tak. Dlaczego? Nie można było poczekać do rana? Skoro rodzice doszli do porozumienia, to trzeba szybko to scementować, zanim się rozmyślą. Idziesz tam, Kurban? Nie. Jemu nie wolno. Jak to nie jest? Ślub wezmą w ich imieniu rodzice. Mnie młodemu byłoby niezręcznie siedzieć po tym wszystkim obok ojca dziewczyny. A gdzie jest dziewczyna? W domu. Już się z nią widziałem. Wszystko u niej w porządku. Wyjaśniłem jej sytuację. I co, wybaczyła ci? No, można powiedzieć, że tak. Bo złożył jej 1000 obietnic. A czy możemy sfilmować ten obrzęd? Tak. Tylko jedna prośba, żeby za blisko nie podchodzić z kamerą, bo atmosfera wciąż jest jeszcze gorąca. A mogę porozmawiać z rodzicami? Do rodziców proszę nie podchodzić. Obecność ekipy telewizyjnej w zaocznym ślubie to coś wy... O 2 w nocy Erik dzwoni, żeby podjechać na obrzeża miasta. Pod wskazanym adresem mieści się duży, prywatny dom. Dobry wieczór, chłopaki. Dobry wieczór. Co się stało? Mam dobrą wiadomość. Nasi rodzice porozumieli się i pogodzili. Teraz są w tym domu za nami. To dom muły, który zaraz udzieli ślubu. Jak to dom muły? Nie rozumiem. W nocy postawiliście na nogi mułę? Tak. Dlaczego? Nie można było poczekać do rana? Skoro rodzice doszli do porozumienia, to trzeba szybko to scementować, zanim się rozmyślą. Idziesz tam, Kurban? Nie. Jemu nie wolno. Jak to nie jest? Ślub wezmą w ich imieniu rodzice. Mnie młodemu byłoby niezręcznie siedzieć po tym wszystkim obok ojca dziewczyny. A gdzie jest dziewczyna? W domu. Już się z nią widziałem. Wszystko u niej w porządku. Wyjaśniłem jej sytuację.
I co, wybaczyła ci? No, można powiedzieć, że tak, bo złożył jej 1000 obietnic. A czy możemy sfilmować ten obrzęd? Tak, tylko jedna prośba, żeby za blisko nie podchodzić z kamerą, bo atmosfera wciąż jest jeszcze gorąca. A mogę porozmawiać z rodzicami? Do rodziców proszę nie podchodzić. Obecność ekipy telewizyjnej w zaocznym ślubie to coś wyjątkowego. Rodzice młodych proszą, by nie pokazywać ich twarzy. Ceremonia odbywa się w języku arabskim. Bierze w niej udział tylko 5 osób. Najpierw mułła splata ręce ojców, potem czyta wersety z Koranu. Taki ślub nie ma w Rosji mocy prawnej, dlatego większość par rejestruje się później w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ceremonia trwa zaledwie kilkanaście minut. Bardzo krótki ten ślub. Szczerze mówiąc, myślałam, że to wygląda bardziej uroczyście, a to była chwila. U nas ceremonia jest skromna i krótka. Taka tradycja. Uroczyście to będzie za jakiś tydzień, kiedy wyznaczona już zostanie data wesela i kiedy zjadą wszyscy ich krewni. A to spadło jak śnieg na głowę. Gdzie będziesz żyć ze swoją rodziną? Tutaj czy wyjedziesz z Dagestanu? Szczerze mówiąc, chciałbym stąd wyjechać. Patrzcie, wychodzą. Tak, wychodzą. Właśnie pożegnali się z mułą. Nie możesz do nich podejść? Nie, nie chciałbym wpaść pod gorącą rękę teścia. Ale przecież już się pogodzili. Tak, ale mają jeszcze co wyjaśniać. Skoro rodzice doszli do porozumienia, to trzeba szybko to scementować, zanim się rozmyślą. Idziesz tam, kurwa? Nie, jemu nie wolno. Jak to nie jest? Ślub wezmą w ich imieniu rodzice. Mnie młodemu byłoby niezręcznie siedzieć po tym wszystkim obok ojca dziewczyny. A gdzie jest dziewczyna? W domu. Już się z nią widziałem. Wszystko u niej w porządku. Wyjaśniłem jej sytuację. I co, wybaczyła ci? No, można powiedzieć, że tak, bo złożył jej 1000 obietnic. A czy możemy sfilmować ten obrzęd? Tak, tylko jedna prośba, żeby za blisko nie podchodzić z kamerą, bo atmosfera wciąż jest jeszcze gorąca. A mogę porozmawiać z rodzicami? Do rodziców proszę nie podchodzić. Obecność ekipy telewizyjnej w zaocznym ślubie to coś wyjątkowego. Rodzice młodych proszą, by nie pokazywać ich twarzy. Ceremonia odbywa się w języku arabskim. Bierze w niej udział tylko 5 osób. Najpierw mułła splata ręce ojców, potem czyta wersety z Koranu. Taki ślub nie ma w Rosji mocy prawnej, dlatego większość par rejestruje się później w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ceremonia trwa zaledwie kilkanaście minut. Bardzo krótki ten ślub. Szczerze mówiąc, myślałam, że to wygląda bardziej uroczyście, a to była chwila. U nas ceremonia jest skromna i krótka. Taka tradycja. Uroczyście to będzie za jakiś tydzień, kiedy wyznaczona już zostanie data wesela i kiedy zjadą wszyscy ich krewni. A to spadło jak śnieg na głowę. Gdzie będziesz żyć ze swoją rodziną? Tutaj czy wyjedziesz z Dagestanu? Szczerze mówiąc, chciałbym stąd wyjechać. Patrzcie, wychodzą. Tak, wychodzą. Właśnie pożegnali się z mułą. Nie możesz do nich podejść? Nie, nie chciałbym wpaść pod gorącą rękę teścia. Ale przecież już się pogodzili. Tak, ale mają jeszcze co wyjaśniać. A wracając do pytania, to chciałbym wyjechać z Dagestanu do centralnej Rosji. A jednak? Tak, bo chociaż tu jest mój dom rodzinny, to tam jest dużo więcej perspektyw. Jak sądzicie, jak długo utrzyma się jeszcze tradycja porywania panien młodych? Kraży dziewuszek. Ja myślę, że bez względu na wszystko utrzyma się tak długo, jak długo będzie istniał Dagestan. Tak, dopóki nie umrze ostatni Dagestańczyk, bo to jest część naszego życia. A chciałbyś, żeby ktoś porwał twoją córkę? Nie, szczerze mówiąc, przed chwilą. Do domu krewnych Kurbana. Zostanie tam do czasu, aż zakończą się negocjacje między rodzinami.
Moment porwania widziało co najmniej kilka osób i nikt nie zareagował. Tuż przy ulicy siedzą dwie Rosjanki. Nie mogły nie widzieć akcji, ale robią zdziwione miny. Z tradycjami miejscowych nikt nie wygrał. Nie widziały panie, jak porwano dziewczynę? Nie. Nie zwróciłyśmy uwagi. Nawet nie zwróciły pani uwagi. Matka Zariny dowiedziała się o porwaniu chwilę po tym, jak dziewczynę zawieziono do kryjówki. Lada moment ma tu przyjechać delegacja rodziny chłopaka. Jego krewni muszą prosić o pojednanie. Łatwo nie będzie. Zwłaszcza, że kurban jest biedniejszy od wybranki. Chłopak pracuje w zakładzie stolarskim. Wiem, że młodzi się kochają. Możemy o tym porozmawiać chwilkę? Zaraz przyjdzie mąż i syn i to oni podejmą decyzję. Ja nic nie mogę pani powiedzieć. A jeśli mąż zgodzi się na to małżeństwo, zobaczymy. Czy w pani rodzinie porwano już kogoś? Moją starszą córkę porwano. Też? Tak. I jakoś przeżyła to pani. To prawda. Zgodnie żyją? Tak, już 8 lat są razem. Widzi pani, teraz pewnie też się dobrze skończy. Nie wiem, wcale tak nie musi być. A pani jak wyszła za mąż? Mnie rodzice wyswatali. Miałam 16 lat i 5 miesięcy. Zgodnie z naszym zwyczajem, narzeczonego nawet nie znałam. Bo u nas tylko chłopak może zobaczyć przed ślubem przyszłą żonę, a dziewczyna jego nie. Ja mieszkałam w mieście, on na wsi. I tam mnie zabrali. Pierwszy raz zobaczyłam go dopiero na weselu. No proszę, to co jest lepsze? Jak młodzi pobierają się z miłości, czy jak rodzice decydują za nich? Jak to powiedzieć? Ja chciałam oddać córkę do bogatszej rodziny, żeby miała dostępność. Ostatnie życie. Domyślała się pani, że ją ukradną? Domyślałam się, bo on do nas przychodził, ale myśmy się nie godzili. I w końcu ukradli ją. Ja jej mówiłam, nie chodź sama po ulicy, nie chodź. A ona nie posłuchała i proszę, czym się skończyło. Nie mogę dłużej z panią rozmawiać, bo mam co robić. Przepraszam bardzo. O 17:00 Erik i Ahmed docierają do kurbana. Chłopak przez cały czas czeka w wynajętym mieszkaniu. Jest bardzo przejęty. Gratulacje, robota zrobiona od serca. Jak było? Wszystko w porządku. Mieliśmy niewielkie problemy, ale daliśmy radę. A co ty tak okna zasłoniłeś? Na wszelki wypadek. Siadajcie. Dawaj szklaneczki. Zadzwoniliście do jej matki? Tak, Ahmed zadzwonił, poinformował twoich rodziców i powiedział im, żeby jechali już do jej domu i zaczęli rozmowy.